16.30, Agata Biały, dzień dobry. Zaczynamy infodzień. Oczywiście reporterzy TVP Info w pełnej gotowości, by przedstawić Państwu najważniejsze tematy. Spoglądamy na nich. Po pierwsze, Bruksela, Dominika Ciosić, czyli fundusze europejskie, by ratować także polską gospodarkę. Teraz już Warszawa, ta Monika Gałązka i pytanie o legalność podpisów zbieranych pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, czyli prezydenta Warszawy. Komentarze w tej sprawie to już jest Sejm i Miłosz Kłeczek i oczywiście luzowanie gospodarki, bo to również bardzo istotny temat. Etap czwarty to jest Kraków i Krystian Lis. Sytuacja na Śląsku. Szymon Oślizło będzie w Chorzowie. Pytanie o ogniska epidemii, które tam na miejscu i jeszcze oczywiście prototyp polskiego respiratora. Emil Paliwoda, to jest Lublin. Serdecznie zapraszam i zaczynamy. A oczywiście zaczynamy od sytuacji gospodarczej i drogi, tej polskiej drogi wychodzenia z kryzysu. Europa musi wrócić do rodzimej produkcji, tak mówi prezydent Andrzej Duda, w nawiązaniu do decyzji Komisji Europejskiej, a ta zapowiedziała, że fundusz na odbudowę Polski, ale także europejskich gospodarek będzie przeznaczone 750 miliardów euro. Więcej w temacie wie Dominika Ciosić, Aleksandra Żaczek. Olu, dzień dobry. Mieliśmy wspólną konferencję prezydenta i premiera. Co wynika z tych zapowiedzi, które już za nami?